Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Tak jak zapowiadałem, powstanie jeszcze kilka odcinków, pomimo tego, że jakby sesja jest w toku i auto jest na tak zwaną sprzedaż. Dziś będzie jakby powolne rozstawanie się z tym RS-em w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ zamierzam sprawdzić, ile pali to auto minimalnie, czyli taka zwana jazda o kropelce, eco-driving, jeśli tak to można nazwać, jeśli jest możliwe w ogóle. Wiem, że to jest taka profanacja tego auta, bo ono zupełnie nie do tych celów zostało stworzone, ma krótsze przełożenia i tak dalej, ale no ja zadają mi ludzie pytania czasami, a ile to pali minimalnie w trasie i tak dalej, więc dzisiaj postaram się na to pytanie odpowiedzieć i sam się przekonać, ponieważ nigdy jakby eco-drivingu w tym aucie nie uprawiałem i nigdy nie jeździłem o kropelce, więc fajnie będzie zobaczyć, ile to może spalić. Wcześniej podobny test zrobiłem z Fordem Mondeo i tam przy trasie prawie 20 km spalanie sięgało rzędu średnio 6,2 z komputera. Ile będzie w tym z komputera, to trudno powiedzieć na ten moment. No myślę, że poniżej 10 powinienem się zmieścić, co mam nadzieję, że zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie sesji, to pierwsza osoba niestety nie przeszła, że tak powiem. I jestem w kontakcie z osobą z listy rezerwowej. Z pierwszą osobą z listy rezerwowej ma do mnie dzwonić i umawiać się na wizytę, aby obejrzeć to auto. Tak więc tak wygląda obecna sytuacja. Tak jak mówię, dopóki auto stoi w garażu, to można powiedzieć, że jest moje, ponieważ płacę raty leasingowe za ten samochód i no i będą kolejne odcinki powstawać, dopóki ktoś faktycznie nie przejmie w cesji. Ktoś, kto będzie miał oczywiście zdolność kredytową, która jest ważna w cesji, bez tego trudno, jeśli chodzi o BZWK leasing poprzedni, a obecnie nazywa się to Santander Leasing, więc no niestety, ale zdolność kredytowa jest potrzebna tutaj, aby przejąć taką cesję. Nie ma czegoś takiego jak tylko oświadczenie. Ewentualnie jeśli ktoś prowadzi firmę dłużej niż pół roku z wynikami jakimiś, no to jest szansa. Ale tu nie o cesji, o spalaniu dzisiaj, więc za chwilę odpalam auto, resetuję na głównej drodze, no i pomału postaram się sprawdzić, jak wygląda to spalanie w RS-ie MK3 z nowym silnikiem, ma 600 ponad kilometrów przejechane, auto ma 7000 z malutkim hakiem przejechane, silnik tylko 600 z hakiem, więc w zasadzie jeszcze to spalanie prawdopodobnie będzie troszeczkę wyższe niż na przykład z autem, które ma 5000 plus kilometrów przejechane, jeśli chodzi o silnik, więc tak to wygląda. No ale zobaczę, jak to na prawie nowym silniku wygląda takie spalanie, jadąc o przysłowiowej kropelce. Ok, a więc jedziemy zobaczyć, ile to auto spala w trasie. Ok, jedziemy zobaczyć, jak to auto się, ile to auto spala w trasie obecnie. W tym miejscu wyzeruję licznik, mam 12,5, zeruje się. Wyzerowany, można jechać o kropelce RS-em. Chyba jeszcze tego nikt nie robił, jestem pierwszy. Ludzie pytają, a no, auto prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy nie będzie w moim garażu. Ktoś zapewne zdecyduje się na nie i będzie miał taką możliwość, jeśli będzie miał taką możliwość oczywiście, bo wiele ludzi chce, ale później jest problem właśnie z, no, z przejęciem, bo ponieważ no, nie ma zdolności, gdzieś tam jacyś ludzie coś kombinują z kosztami, że każdy chce jak najwyższe oczywiście, żeby jak najniższe podatki płacić, a później właśnie przychodzi do cesji. Człowiek by chciał, ale się nie da. Więc tak, pierwsze 800 metrów pokonane, 12,8 spalania. Szósty bieg, tryb tutaj normalny. I co? I mamy kilometr 100,
10-9. No ja co kilka kilometrów będę starał się właśnie przekazywać informacje, ile to auto spaliło. Jazda z prędkością 90 km na godzinę. No będzie kilka miejscowości, przez które trzeba będzie 50 przejechać. No ale no, zobaczymy, jak to będzie wychodziło właśnie w jedną stronę i później z powrotem. Auto ma jakieś, silnik ma około 75 stopni już po 2 km przejechane. Taka jest temperatura na zewnątrz. 12, więc jest dosyć niska. Osiem 4 spalanie po 2,3 km. Jeszcze nie ma 90 stopni. Płyn. Staram się zgodnie, bardzo delikatnie gazem operować. Mimo wszystko przy lekkim dociśnięciu pedału gazu pojawiło się 21 chwilowe spalanie. Dobra, 2,9 km, no liczmy 3 km, spalanie 9,1 przy 90 na godzinę. Jeśli chodzi o spalanie, to po 9,5 km 7,7, ale tutaj są roboty drogowe, jest ruch wahadłowy, więc będę musiał za chwilę wyłączyć silnik. No będzie chwila w kolejce. No to włączę po prostu system start-stop i zobaczymy, jak to będzie działać. 9,6 było, już jest 9,7 z powrotem. Także ja myślę... 7,7, przepraszam. Tak więc ja myślę... Akurat nas puścili. Że w drodze powrotnej mniej nie będzie niż te 7,7. No poniżej 7 nie da się zejść po prostu. W moim przypadku, przy nowym silniku. Jeszcze tutaj mamy roboty drogowe, więc pewnie będzie trzeba się znowu zatrzymać i chwilkę poczekać. Chwileczkę stałem, no i spalanie już jest, nie, trzeba było ruszyć, już spalanie wzrosło z 7,7 na 8, tak więc to już pokazuje, że no, że będzie słabo ze spalaniem, poniżej 7 litrów chyba się nie da zejść, jadąc w granicach 90 km na godzinę. I nic nie wyprzedzam, no bo gdybym spróbował wyprzedzić, no to wiadomo, że automatycznie spalanie do góry. Poruszam się w granicach, na obrotach w granicach jakieś 1700-2000 obrotów na minutę. Staram się tych 2000 obrotów na minutę nie przekraczać, jadąc oczywiście. I mamy właśnie przy 90 w granicach 2000 obrotów, więc tak to wygląda. Nie schodzę poniżej 1500 obrotów. Tym bardziej, że auto jest na dotarciu, więc no nie powinno się schodzić poniżej tych obrotów, moim zdaniem. No nie ma co tego silnika nowego zamulać. Znaczy nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, ani nie za szybko do odcinki. Ani nie za wolno. Dobra, 7,8. No ja myślę, że nie będzie mniej na końcu testu, ale to się okaże. Siedem dziewięć. Delikatnie staram się. Ok, więc przy 2000 obrotów jest dokładnie 90 na godzinę, spalanie 7,9, w drodze powrotnej już się skończyło łatanie dziury i
No, przenieśli się w inne miejsce. Chyba już zwijają się do domu drogowcy. Ciągnik jeszcze jedzie, więc trzeba będzie coś wyprzedzić jednak. Auta mnie wyprzedzają. Kijanki mnie wyprzedzają. Czego się nie robi dla testów? Ok, a więc równe 20 km teraz skoczyło. Spalanie 7,9 według komputera. Chwilowe waha się między 7,3 a 9. Jak jadę i tak sobie skaczę po prostu. Podejrzewam, że to też... Tutaj wiatr troszeczkę zafałszowuje to spalanie, bo jednak jest z tej strony, z boku, więc to będzie troszkę to spalanie wyższe minimalnie. Aczkolwiek myślę, że wiele się tutaj nie zmieni na końcu testu. Za jakąś chwilę będzie koniec, za około 3 km do końca testu. No mam nadzieję, że nie wzrośnie powyżej 8, poniżej 7 nie ma nawet o czym mówić. Jest 7,9 z komputera, także zaznaczam. Koniec testu, właśnie wskoczyło 7,9, było 8 litrów, jest 7,9 i takie jest spalanie. Może za chwilę wskoczy 8, nie wiem, pokażę Wam. Spalanie 7,9 0,8, jak teraz na wolnych obrotach, 23,5 km test. Tak to wygląda. To by było na tyle. Jeśli się podobało, to proszę o lajki. No i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, bo na pewno będą kolejne, m.in. Pull Drift z Focusem RS. To na razie tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.